Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed wami czwarty odcinek z najlepszego poziomu w grze Rayman 3 Quantum Havoc. Zaczynamy nasz piękny poziom, ten poziom jest moim ulubionym. Zaczynamy od razu pokaz scence, także lecimy. Na początku ciężko jest się ruszyć, żeby tego kryształka tutaj nie zebrać. A na szczęście mi się udało i pierwsze co zrobimy, to zwalimy tą skrzynkę, ponieważ ona da nam zieloną puszkę. A jak widzicie, jest tu sporo kryształków, które możemy zebrać z dodatkowymi punktami, więc spróbujmy to zrobić, bo czemu nie? Dawaj puszkę. Dobra. Wiadomo, tą puszkę mam ograniczoną, więc przydałoby się to zrobić po pierwsze umiejętnie, a po drugie szybko, prawda? Puszkę sobie uzupełniamy. Okej. Okay. Nie zdążymy już, ale 860 punktów to nie jest mało. Zdecydowanie nie jest mało. Dobra. Dobra, tutaj. Teraz tu. Nie zdążyłem, chyba trudno. Tu zdążyłem na szczęście. Uwaga, cyk. Pięknie, okej. To mamy wyczyszczone. Czy straciliśmy trochę życia, czy nie? Sprawdźmy. Hopla, nie straciliśmy w ogóle życia, możemy iść dalej. Tu Globox się... ptaszkami jara, jak widzicie. No idziemy dalej. Czyścić. Dobra, spróbujemy tutaj też wszystko zabrać. Ponieważ jak pewnie się domyślacie, byłoby bardzo fajnie wszystko zebrać. Chyba tu na górze nie ma już nic. 2200 punktów. No tu jeszcze było, ale tego już z tą puszką nie da rady zebrać niestety. A nie będę się już wracał, wystarczy nam prawie 6000 punktów na sam początek. Okej. Okay. Globox do nas przyszedł. Ten poziom, sama muzyka i ogólnie aranżacja całego poziomu jest piękna. Zobaczycie zresztą sami. Okej. Okay. Mamy pomarańczową puszkę, czyli naszą rakietę. Najpierw odblokujemy sobie sekret, który jest tutaj, w tej skale. Bum, pięknie. Druga skrzynka na poziomie. Lecę, jakby co, jestem ujomy. Dostaniemy od niego czerwoną puszkę w tamto miejsce. Taka pomoc, taki boost. Okej, okay. Mamy kolejną skrzynkę do rozwalenia, już trzecią na tym poziomie. Pięknie. Wasza sprawa. Nie możecie mnie przetrzymywać wbrew mojej woli! Nie macie prawa! Chcę rozmawiać z adwokatem! Nie ma takiej opcji, staje coś pod naszą kontrolą. Tego nie musimy robić rakietą, ale... nie wiem, ja zawsze rozwalam tą śliwkę tutaj rakietą. Śliwkę widzieliśmy na poziomie las czy stoliść, jak pamiętam. Tak, dokładnie. Tam musieliśmy nabić śliwkę na pal. I tutaj taka sytuacja pojawia się po raz kolejny. Nabijamy ją głównie po to, żebyśmy mogli przejść, żeby Globox mógł przejść, w ogóle żeby progresować. Okej. Okay. Andreas zobaczył światło, czyli zapewne był to jego... O nie, ważne. Nabijamy śliwkę na pal. I będziemy mogli iść dalej. A skoro dostaliśmy czerwoną puszkę, oj się, tutaj nie powinniśmy dostawać, bo to było z sekretu, to zakładam, że to będzie jakaś walka. Prawda? Dokładnie tak. Oczywiście, że jest walka. Tyle w temacie. 1370 punktów. Jeszcze nabijamy, to nie koniec. A, 1820, pięknie. Tu mamy sekrecik, patrzcie na to. Dostajemy bańkę od Globoxa i możemy się nią spiąć. Na górę. Czyli tu. Tu mamy sekrecik, piękny. Ale my po ten sekret przejdziemy z puszką. Także na razie tu nie idziemy. Oho, błyskawica po raz kolejny się pojawia. Poziomie las czy stolic. Tutaj wiele rzeczy jest po prostu... Bakter bloku zawsze mi się wydawało, że to był taki bakt, jak wiecie o co chodzi. To na chwilę na chwilę przechodzimy na bakter bloku, a potem mamy już tą normalną główną część. Okej, okay, no mamy nowego przeciwnika, jest to lotnik, tak go nazywam. Foodstormer się nazywa na stronie. I to jest pierwszy mrok, który przyjmuje na siebie 5 strzałów aż. Więc robi się poważnie. Mamy naszą puszkę i za pomocą jej pójdziemy do tego sekretu. Jest to puszka, która musi nam wystarczyć. Czy nam wystarczy? Nie wiem. Nie zobaczymy tu niebieskiej niestety. A jak wiecie, by się przydała, bo to jest puszka, która
trwa najdłużej w całej grze, ale spróbujmy zebrać tu jakąś umiejętność. Mamy oczywiście szmaragd. Szmaragd 1500 punktów. Gruba forsa. Więc przydałoby się to naprawdę umiejętnie zebrać. 6000 punktów. Okej, mogę wycisnąć więcej, ale nie chciałem ryzykować głównie dlatego, że mi się puszka kończyła już. Dobra, jestem zadowolony z tego wyniku, jak naprawdę. Okej, jeśli chodzi o ziemię żywych umarlaków, czyli ten poziom aktualny, na tym poziomie można zebrać nawet ponad 80 tysięcy punktów, co jest niesamowitą ilością. Bardzo bym chciał, żeby mi się to udało. Mam już prawie 20 tysięcy. A jeszcze nie skończyliśmy nawet jednej lokalizacji, tak naprawdę. Jeszcze nie mieliśmy w ogóle gwiazdek wyświetlonych. Tak, tak, tak. Na górze są przeciwnicy, wiem. Okej, mamy zieloną puszkę. Oczywiście musimy szybko sobie skręcić. Nieodmienna część całego poziomu. Całej gry. Czy się to uda? Nie udało się, bo podskoczył. Gadonut. Dobra. Cyk. Nie strzelaj we mnie. Dobra, pięknie. Mamy skrzyneczkę. Dostajemy z niej coś ciekawego. Okej. No i 21 tysięcy prawie. Mamy tutaj but. Jest to dokładnie taki sam but jak ma nasz Rayman, więc co się stanie, jak w niego wejdziemy? Złap i załóż szalony but. Dokładnie. Musimy go kilka razy uderzyć. To jest taki miniboss. Musimy go kilka razy uderzyć z nicem. Jak uderzymy, zadajemy mu więcej obrażeń. Trzy strzały z nicem, czyli spacja albo skok. I będzie po nim. A tak to byśmy musieli go bez tego tłuc. Udało się na szczęście to zrobić szybko. Skopu tego jest nicia jest taki, że jak uderzymy w ścianę bądź w cokolwiek innego, wybaczcie chłopaki, musiałem trochę przewietrzyć. To tracimy punkt. To cenie punktów nie jest fajne. 100 tysięcy, bum! O to chodzi. No, tu chciałbym mieć na tym poziomie wszędzie 100% głównie dlatego, że jest to mój ulubiony poziom. A jeżeli jest to mój ulubiony poziom, to powinienem go znać najlepiej. Tak nie jest, ale tak być powinno. To jest ciężka sekcja, żeby tutaj zrobić wszystko na 100%. Zobaczymy. Łapka na celownik. No dostałem, ale to nieważne. Tam się liczyk nie sytuuje na szczęście. Zdążyłem go załatwić. Tu jeszcze przyjdę, póki mam punkty. Dostaję się potem puszkę, ale póki mam punkty, chciałem tu przyjść. Dobra, rozwalony kolejny. Bardzo dobrze to nas gra uczy, jak z nimi walczyć. To się daje nam dużo razy ich, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak się z nimi walczyć. To jest bardzo fajne. Jak przeciwnik, który ma nową mechanikę jest, to wypadałoby się go nauczyć, prawda? Dobra, dostajemy tutaj niebieską puszkę. Teraz możemy tu wskoczyć. A jak tu skoczymy chociaż, to pojawia się lotnik. Lotnika oczywiście też możemy złapać na nasz łańcuch i traktować go prądem. Wow, 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 wow. Chciałbym go... Nie! Rayman, co ty robisz? Może, święty. Dobra, gotowe. Rayman jest szalony, naprawdę. Czasami. Dobra. Tutaj mamy kryształki do zabrania. Zbieraj je normalnie, ponieważ ciężko jest zawycić z tego żółtego i ten czerwony zebrać. Także I'm sorry. 200 tysięcy punktów na nasze konto, tak czy siak. 23 tysiące prawie, wow. Dobra, teraz musimy się dostać na górę oczywiście. Tu mamy Lumsa, uzupełnimy sobie życie i hop po balonach. Balony się pojawiają pierwszy raz, tego co pamiętam. Balony, jak to balony, odbijają nas. I jak się ich odbijemy, na przykład spadniemy, to one się pojawiają na nowo, także nie trzeba się bać niczego. Okej, okay, mamy powiększenie życia, panie i panowie. Jej, lecę, trzeba posegregować kiełbaski. Tak. Dostaliśmy zieloną puszkę. I tu przerywają Globoxowi tekst też. On mówił, że Raymanie musisz coś wiedzieć, że jeżeli się boję, to nie boję się o siebie. No a Andrzej mówi, że to takie to piękne, bo przestańcie, bo się wzruszę. Także trzeba powiedzieć tak, żebyście nie pominęli niczego. Daj Boże. Tam jest miotacz, jak widzicie, tuż przy balonie. Się usadowił. I uciekł. Ciat. Okej, my sobie pokonamy najpierw ich tutaj. Wiem, bez puszki, no ale... Dobra, pięknie. Piękna robota. Dobra, tutaj chodźmy. A, wziąłem tu kryształki, kryształki są na górze. No nie, no nie będzie na 100%. Już skopciłem w parę miejscach. No nic.
Za chwilę będzie kolejny nowy przeciwnik, który nie będzie się pojawiał tak często, ale jednak jest nowy. Globox! Będę cię musiał kiedyś zaprosić na szybko! Głównego dania! Dlaczego nie zbieram tu u góry? O, tego robaczka też nie zebrałem z... combo. O! Tuż przed nim zacząłem iść, no nie. Trudno, 250 punktów poszło się walić. Słucham do renomy nowego przeciwnika, nie wiem czego będzie widać stąd. Tak, troszkę go widać, jak widzicie, ma tarczę. My sobie pójdziemy tu. O nie, spadłem. Dobra, jeszcze raz. Cyk, cyk, cyk. Pięknie, tu sobie skoczymy. I ten kryształek jeszcze jeden próbujemy stąd zebrać. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze jeden kryształek do zebrania. Hopla. Dało się, super. Możemy iść dalej. I to jest Mroklub, na którego mówię matka Mroklubów. Zaraz zobaczycie czemu. Nie pamiętam jak się nazywa na stronie. No ale jest to matka Mroklubów. I teraz tak. Jej też działa tak, że ona broni się, widzicie, ze strony, którą my strzelamy. Co musimy zrobić? Musimy szybko strzelić z jednej i z drugiej strony, żeby się nie zdążyła obronić. Co może być cięższe niż się wydaje. Przybuje trzy strzały i jest po niej. Cały miniboss, bo to był pierwszy raz, kiedy się pojawiła, więc walka może być na początku z nią ciężka. Matka Mroklumów, panie i panowie, dlatego że jest mi Mroklumy takie malutkie. I tym razem dwie bańki Globok sam zrobił, postarał się chłopak. Mówię ci, obcy, widziałem ich. No, powiedział ten tekst, o tak. O nie, no, mogę tego jeszcze nie rozwalić, bo dostaniemy czerwoną puszkę od tego typa. Psuje strasznie, ja spróbuję to naprawić jeszcze, żeby to było 100%. Mam czerwoną puszkę, żeby tam iść, ale tu mamy sekret na prawo. Po raz kolejny nam pojawia kryształek, który mówi nam, że powinniśmy tu iść. No i tu mamy żółte puszki, dzięki którym możemy się dostać wyżej i 6000 punktów znowu. Też szmaragdem. Oczywiście, można zebrać nawet 8, można zebrać nawet ponad 10 i wtedy się licznik przekręca. Wcześniej 9999, a potem po prostu zaczyna liczyć od zera kolejne punkty, czyli jakby było 13 tysięcy, to by potem było 4000 w combo, potem jak się liczy i zamknie, krótko mówiąc. Tak to działa, tak to wygląda, więc aktualnie ten wynik, który jest, zadowala mnie, aczkolwiek wiem, że stać mi na więcej i wiem, że mógłbym tu wykręcić więcej. Zawsze jest to poczucie, że nawet jak wam pójdzie dobrze, to wiecie, że możecie zrobić coś lepiej. Na przykład, bardzo prostym przykładem są speedruny. Speedruny są bardzo dobrym przykładem, ponieważ jeżeli mamy jakiś czas i wiemy, że mimo że mamy world record, czy mamy, może nie world record, ale personal record, czy high score, czy mamy złoto, czy najwyższą, nie wiem, plakietkę, relikt, który mogliśmy zdobyć, to i tak wiemy, że skopciliśmy w paru miejscach i wiemy, że możemy to zrobić lepiej. Jest to poczucie, że no hej, to da się, tylko czy ja to potrafię, czy ja to faktycznie zrobię. Fajne to jest oczywiście, mimo wszystko. I teraz mój ulubiony Mroklub w całej grze. Jego muzyka jest najlepsza. Po prostu na świecie. Wiem, brzmiało to mało entuzjastycznie. No ale cóż. Pokłóćcie się. Okej, okay, to jest Hoodoo, tak się nazywa na stronie. Ja mówię na niego magik. Po prostu. I on daje nam tarczę. Nie dam, tylko przeciwnikom. Daje nam tarczę. I musimy go zabić. Próbuję 4 strzały, teraz przyjął 3. Bo jeden strzał był z czerwonej puszki. Musimy go zabić, bo bez tego nie będziemy mogli nikogo dotknąć z przeciwników. Będą też momenty, w których będzie Mroklum, będzie magik i będzie magik kryjący magika. Magikcepcja. Błyskawice bardzo bolą. Bardzo, bardzo wręcz. Tylko spróbujemy teraz tego rozwalić jednym precyzyjnym uderzeniem. Okej, tu mamy miotacza. Miotacza cyk, rakietą. I załatwione! Jeszcze jeden Mroklum jest z tyłu. Tego od razu rozkosimy. Bum. Mogę dostać? Nie dostałem. Sukces. Okej. Okay. Musimy puszka zejść. Chociaż tylko jeszcze musi. No, nie będzie podwójnych punktów za to, ale będą podwójne punkty chociaż za to. Mój komentarz dzisiaj jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju, mi się wydaje. Okej, to jeszcze nie koniec, moi drodzy. Tu będzie boss oczywiście na końcu, ale to zdecydowanie nie koniec poziomu. Mamy jeszcze sporo do roboty. Jedno magiczne miejsce do odwiedzenia 100%! Jest!
Ja dzisiaj idę po same 100%. Ja wam mówię, ja dzisiaj idę po samo 100%. I nic mi innego nie interesuje. Tak, to miejsce. To jest ciężkie do odblokowania. Bo musimy naprawdę sporo rzeczy zrobić. Okej, okay, tego typa się pozbędziemy. Albo nie. Chyba, żeby mi unik. Mamy czerwoną puszkę. Czerwoną puszką sobie już trochę poczyścimy. I trochę rzeczy odblokujemy. Jest jeszcze jakaś świnka? Nie, tu na górze mamy jeszcze rzeczy. No nie, zacząłem tu z puszką. No mniejsza. Mamy te punkty. Musimy czerwoną puszkę zabrać, żeby to otworzyć. Ale Globox jak się boi. Ale po śliwkach nie! Po śliwkach nie! Alkohol daje siłę! Okej. Co to takie uniki robią? O co chodzi? Nie czaję. I uwaga! Panie i panowie, czy jesteście gotowi na najpiękniejszy widok w całej grze? Specjalnie się zatrzymałem w tym miejscu, ponieważ za tą ścianą, za tym rogiem, tuż za, no, prawie moimi plecami w grze, jest najpiękniejszy widok w historii gier komputerowych. Nieważne, nie obchodzi mnie, czy jakaś gra ma piękną grafikę, czy jakaś gra ma niesamowite wymagania, czy coś. Mnie to nie interesuje. To jest najpiękniejsze miejsce na całej grze, ponieważ jest zaskoczenia, ponieważ nie ma wzmianki o nim, ponieważ idziemy przez korytarz i tak wychodzimy na wielki plac, gdzie to właśnie jest. Zobaczcie sami. Bez zbędnego pieprzenia pokazuję wam świetlistą wieżę. Kurczę, blaszka, Rayman! Przepiękne! Widziałeś, jakie to wielkie? Niesamowite! Przepiękne to jest! Mogę się szarpnąć na windę. Co, mam popylać na piechtę? Piękności me! Okej, okay, idziemy do niej w takim razie. Zostawimy sobie te puszki. Te świnki. O, bo te! Lotnicy. Oni będą się często występować w poziomach. To naprawdę. Okej, okay, no widzicie, że mamy tutaj naprawdę, naprawdę sporo rzeczy do roboty. Ale pierwsze co, musimy wejść na górę tej wieży, co jest niesamowicie super doświadczeniem. Okej, okay. Pierwsze co, musimy klikać guzik, pojawia nam się platformę i musimy wejść na samą górę, co wygląda nawet co przepięknie. Jezus, muzyka oczywiście tutaj jest też niesamowita, ten poziom jest jedyny w swoim rodzaju, naprawdę. Lecimy na szczycie. Bez winy, co ty? Ja nigdzie nie idę. Jestem wielką niebieską żabą. I nie chcę mi się duszyć do bzga. Okej, okay, jest skrzyneczkę. Lecę. Będę głosował za. Fej, tylko zależy na kogo staję, bo to możemy się pokłócić. Okej, okay, i ta muzyka. To nie ma najlepszej grafiki. To nie ma najlepszej grafiki, nie wygląda najlepiej na świecie. Ale jest wyjątkowe. Jest wyjątkowe. To jest w tym najlepsze, to jest w tym najpiękniejsze. Nieważne, nie obchodzi mnie co powiecie na cokolwiek innego. Ja to też dałem na miniaturę. Tak, dałem to na miniaturę. Ktoś, kto tego nie widział, teraz to widzi. Nie interesuje mnie to. To musi być na miniaturze. Bo to wygląda zbyt pięknie, dobrze? Masakra. Jajam się tym zawsze, za każdym razem i nie obchodzi mnie to. To jest piękne i koniec. Fight me. Spotkamy się na dole. Spotkamy się na dole. No to chodź, bo już wygrałem. Słuchawki mnie irytują. No ziomuś. Halo? Ziomuś? Gdzie jesteś? Bo on tutaj jest, ale nie wiem gdzie. O, pojawiła się, dobra. Jeden z moich braci nadal jest w niewoli. Uratuj go, a wpuścimy cię do naszego świata. Okej. Okay. Dobra, ja sobie pozwolę wejść jeszcze raz po niebieską puszkę, ponieważ ona najdłużej zostaje, tak? I przydałoby się niebieską puszkę zdobyć, ponieważ chcę sobie pozbierać wszystko w bardzo fajny sposób i mieć na to sporo czasu. Zielona puszka wytrzymuje długo, jednak nie aż tak długo, jakbym chciał. Także cyk, mamy niebieską puszkę. Puszczamy się krawędzi i idziemy zbierać. Zaczniemy sobie od tej strony. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to będzie najlepszy pomysł. Mogę się rozejrzeć najpierw, no ale nie mam czasu. Niestety. No. Nie wyszło tak jak miało, ale wyszło powiedzmy. Taka jest moja analogia na to. Jak się przybliżało? Całe pytanie. A, plusem, dobra. No halo, patrzę na ciebie.
Okej. I teraz musimy zejść po zieloną puszkę, bo tak jak powiedział nam Duszek, gdzieś są jego bracia uwięzieni. I naszym zadaniem jest ich znaleźć. Tu sobie pójdę jeszcze po świnki. Czuję mi się mają puszki i świnki. Tak być nie powinno. No ale jest. Syk, to zebrane. Najwięcej punktów. I z tą wieżą jeszcze nie mamy... Nie wszystko jest skończone. Tam widzicie w tle za tą wieżą są kryształki żółte, nie wiem czy widzicie. I to... To tam może wskazywać, że... Tu coś jeszcze jest do roboty, bo jest. I bardzo ważnego do roboty. Oki. Idziemy tu na dół. Skręcamy grzybki. Ajcik. No, hopla. Hopla z wody. Proszę mnie nie irytować. Piaj to proszę cię. Nie. Myślałem, że go strzelę. Zacznijmy tylko moje combo. Teraz oczywiście pije już sos śliwkowy. Tylko zobaczy. I tutaj są uwięzieni. Są dwa robaczki w tym miejscu. Kto by pomyślał? I tu musimy śliwkę doprowadzić, jak widzicie. A ten co odwala, patrzcie. Matko boska, 7 baniek. Ok, i musimy zdobyć śliwkę stąd i ją poprzerzucać po platformach, bo jeżeli śliwka wpadnie do wody, to jak śliwka w kompot, śliwka umrze nam. Uwaga. Cyk. Jest możliwość, żeby z pierwszej platformy od razu tam przerzucić na... Od razu tam, na platformę. Sobie przerzucimy tutaj. Ajcik. O, no udało mi się ją popchnąć. Możemy w nią bić, możemy ją popychać normalnie. Nic się jej nie stanie. Śliwka dorodna, więc... Silna zarazem. Hopsa. I zobaczmy, co się stanie, jak ich uwolnimy. A nie bracia, jeden z moich braci nadal jest w niewoli. Uratuj go, a wpuścimy cię do naszego świata. Uwaga! To jest piękny widok. O. Ten portal, panie i panowie, ten portal jest przepiękny. Może ta część tutaj poziomu nie jest piękna, ale jak się człowiek obróci tutaj, to kolorystyka biało-niebieska jest piękna. Fight me! I uwaga, panie i panowie, tutaj mamy przeciwników, którzy jako pierwsi wytrzymują 6 strzałów i strzelają 3 razy. Znaczy, no jeden strzał, ale 3-krotny. A to już coś znaczy, to są najmocniejsi przeciwnicy w całej grze, poza bossami oczywiście. I mini bossami. 6 strzałów, a dostałem w pysk od nich, Jezus. Zbierałem to nawet nie wiem kiedy. Matko. No i są wytrzymali, naprawdę. Kawał skurczy byków. No i słyszymy tą muzykę, to może tylko jedno oznaczać, panie i panowie. Powraca nam magik. Ała. Ciadu. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I teraz możemy go tłuc. Już się nic nie ochroni. Zajebiście nam to wyszło. No mam czołą puszkę. Spróbuję ją zebrać bez zbijania tego czerwonego kryształu, rubinu. Udało. No nie udało się, nieważne. Już widziałem, że zebrałem go jako pierwszego. No cóż. Mamy pomarańczową puszkę. Tu mamy guzik. Musimy w niego trafić. Siup. Pyk. Pięknie. Idziemy na górę. Dzielimy mi jeszcze jedną walkę. Najpierw zbierzemy wszystko. I teraz możemy się bić. Hello. Pięknie. Zebrałem to za szybko, bo tu mogę skoczyć przez niebieska puszka. Mój błąd po raz kolejny. Ale jakimś cudem cały czas mamy 100%, więc ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Okej, na górze jest miotacz, który rzuca fiolkami wybuchowymi. I naszym zadaniem jest je omijać. Dostać się do niego, rozwalić mu łeb i zakończyć naszą podróż, jeśli chodzi o świetlistą wieżę. Bo teraz mamy w świetlistej wieży normalnie platformy, normalnie schody. Okej, powróciła muzyka, czyli powraca też magik.
I teraz go mamy, on się w ogóle nie broni, możemy go bić jak chcemy. Przyjmuje też chyba 6 strzałów, chyba że się najpierw wysadzi. Sam. Siebie. No i tu są bracia właśnie. O niebo. O Rubinie. Pierwszy rozwalony strażnik, drugi rozwalony strażnik i strażnik najważniejszy, czyli strażnik od dźwigni. Rozwalony, pięknie. I teraz musimy się wydostać na dół. Ale, mamy tu po raz kolejny but. I musimy teraz zjechać na sam dół. Na sam dół i rozkwasić mu podeszwę. Oczywiście musimy uważać, bo jak uderzymy w ścianę, to tracimy jeden punkt. Więc przydałoby się nie tracić. Przepraszam, jeżeli wam teraz bolą oczy od tego, co robię na ekranie. Jest to wymagane, ponieważ muszę zjechać i nie uderzać nic w ścianę. Oj, co ciepło. Ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał 5 godzin, prawda? Bo jeszcze mimo wszystko mamy do zrobienia bossa, nie chcę punktów tracić, bo będę miał minus do moich 100%, dlatego bym nie chciał. Dobra, żyję, mam się dobrze. Tu skok, bum, super. I teraz musimy go znaleźć. Ciekawostka jeszcze, tam gdzie Raymond patrzy swoją głową, tam ten but się znajduje. I tu się sprawdza. Kurde! Ono tu. Wcześniej mi się udało tak ciebie ładnie rozwalić, a teraz co? Już jesteś kozak? Nie jesteś. Zostawiłem tu jeden kryształek w ogóle. Ono tu. O, nie wiem, czemu go zostawię. Musiałem go nie widzieć jakimś cudem. Nie no, nie wytrzymam. Come on, no. Chodź tutaj. Jeden strzał. I po sprawie. Sukces! Zrobiliśmy to. I możemy wracać do naszej bramy. I to jest ostatnia rzecz, którą musimy zrobić przed naszym bossem. Ciekawostka, kiedyś tu ogólnie Globok skacze jak się porusza. Jak widzicie, i on kiedyś skoczył na mnie i wpadł pod mapę. Coś tu jest nie tak, ponieważ nadchodzi miniboss. Jest to przeciwnik, który też się będzie przewijał przez naszą grę. I jest to, nie mam na niego nazwy, nazywam po prostu twardziel, ponieważ jest twardy. Go potrzebuje czerwonej puszki, żeby go pokonać. Zawsze jak on jest, koło niego jest czerwona puszka, a jeżeli nie ma, to trzeba ją jakoś zdobyć. Sprawa wygląda następująco. Musimy naładować naszą czerwoną puszkę, uderzyć w jego tarczę. Jest napisane na stronie, czy tam w bonusowym kontencie do Raymana 3, że jego pancerz jest zrobiony z bardzo mocnej deski klozetowej. Da się go 4 razy uderzyć ogólnie. Nie wiem, czemu muzyka nie gra. Halo, muzyka, ma taką fajną muzykę. No i też nie możemy do niego za blisko podchodzić, bo nas złapie i uderzy o ziemię. O, super, zsypałem, pięknie. Kierowniku! Nie ma muzyki, ale antyklimatycznie, halo. Bardzo niedobrze. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Cyk, udało się, wykończył go. Yes! Za niego też dostajemy sporo punktów. 1500 dostaliśmy? Możliwe. Czym się pomyliło, że z punktami? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. No ale to nic. Mamy tutaj pomarańczową puszkę. I możemy ją uderzyć w końcu w dźwignię i możemy przejść dalej. Pięknie nam to wyszło, pięknie nam się to udało. Bierzemy czerwoną puszkę, zbijamy jeszcze tutaj wszystko, co mamy do zebrania. 400 punktów na nasze konto i 50 tysięcy punktów. 100%! Jest! Jeszcze bossa 100% i jestem Gucci. Jestem golden. Tak, dobrze. Jestem mega szczęśliwy. To właśnie chciałem osiągnąć, to właśnie chciałem zrobić. I mi się to chyba uda. Cholera! Przestań wcinać gluty z nosa! Klej gryżowy, to to nie jest! Jeszcze jedno! I tu jest nas boss. Nikt nie wie, jak się to wymawia, ani pisze. Nazywa się Selof. Selok? Selof? Jakoś tak, jest love, sell off. Demet to jest po prostu maszyna. Po prostu maszyna i tyle. A ja nazywam go sell off też, bo w sumie nie mam bardziej oryginalnej nazwy niż maszyna, więc sell off brzmi fajnie, jak się nie ma oryginalnej nazwy, okej? Okay? Postaram się tutaj zebrać wszystkie kryształki. No tutaj nie zdążę. No nie zdążę tutaj, nawet bym się postarał. Okej, okay, let's go! Też mamy kryształki dookoła. Ciekawostka, walka z nim na Xboxie jest mega ciężka,
ponieważ jakimś dziwnym trafem nie da się jego ataków omijać, tak jak się powinno je omijać. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Okejo, sprawa wygląda tak. Jest on, jest wielka ryba, którą wypuszcza... O, już zostałem w pysk, świetnie. I musimy robić uniki. Robimy C albo spacją, czyli skokiem albo strzałem, który sobie ustawimy. I to są same naprowadzające ryby, no pociski, ale jak zrobimy unik, to automatycznie robimy tak, że one nas tracą i lecą przed siebie tam, gdzie my je posłaliśmy. Musimy unikać jego strzałów, unikać jego lasera, który właśnie teraz odpali, no to było za szybkie. I omijamy go, robiąc po prostu takie uniki w wodzie. Na Xboxie nie mam pojęcia czemu, ale za każdym razem się dostaje, nawet jeżeli zrobi się to dobrze. Bo teraz w ogóle nic nie zadziałało, pięknie. Ten boss idzie po prostu niesamowicie. Stoi się to po prostu w miejscu, kilka się C, a pociski się uważa. Cały boss, naprawdę. Jedynie nie będę młody przy ostatnim bossie. Bo teraz to każdy boss idzie śpiewająco, bo się zna na tym. O, ostatni boss i przedostatni boss nie są takie kolorowe. Okej, lasejkiem, lasejkiem. No. No, panie krab. Dobrze. Już posyłamy rakietę. Już posyłamy kolejną i posyłamy ostatnią. Przedostatnia, bo to nie trafiła, no pięknie. Dobra, sobie to jeszcze wypuścił jedną. O, nie zdążę uciec! Uuu, zdążyłem! Sukces sobie. Nie, za wcześnie! A nie, dobrze. Niesamowite, okej. Ja chcę mieć ten poziom na 100% wszędzie. Proszę, proszę, proszę. Będzie jeszcze deska i doktor, więc tam też się trzeba postarać. Goddammit. Okej, okay. To będzie chyba koniec walki. Jedna rakieta, druga i koniec walki. Sukces, Rino! Kolejny boss leży u stóp Raimunda. Okej, okay. Pouzupełniam sobie trochę życie, ponieważ dostałem po pysku. Nie jest to za przyjemne. I te kształki, które zbieraliśmy w drodze tutaj, to trzeba zebrać w drodze tutaj, ponieważ nie zbierzemy ich. Potem oczywiście za nami zamykają i już nie otworzą po walce. Tu mamy jeszcze kryształek, zebrałem wszystko. Możemy płynąć dalej, możemy płynąć do doktorka. No to jest niestety jedyny moment, w którym Rayman jest pod wodą. I to jest smutne, ale zawsze jak się wychodzi tutaj z tej wody, to wszystko nagle ma taki większy kontrast i ładnie wygląda. Jakby to było normalnie, abyśmy byli pod wodą, potem wysiedliśmy na powierzchni. Także mega przyjemny efekt. Jesteś najfajowszy na świecie i jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Ja nie mogę, ale Lizus. Nie polizuj się, kurwa. Powiedziałem. 100%. Huh. O, jestem tak szczęśliwy, jestem tak szczęśliwy. Ten odcinek z mojego ulubionego poziomu nie mógł wyjść lepiej po prostu, naprawdę. Mamy teraz pomarańczową puszkę. Naszym zadaniem jest wybić Mioklumy wszystkie tą oto puszką. Przydałoby się to zrobić, żeby wszystkie wybić po kolei, żeby mieć punkty. Dobra. Tego tu jeszcze go teraz rozwalę. Czyli tutaj. I jeszcze jest jeden na prawo. Tutaj jest dwóch. Czemu jeden nie biega? Zatrzymał się jeden w miejscu. Nie, to pasi. Dobra, załatwieni. Ja tu pójdę już od razu. A, mogłem tego nie brać, zepsułem. Nieważne, nieważne. Proszę mnie nie oceniać. Dobra, sprawa wygląda następująco. Mamy pomarańczową puszkę. Mogę tego zrobić na 100%, bo zepsułem. Goddammit! I mamy tutaj takie wejścia. I musimy kliknąć dwa guziki. Gotowe. I w środku, panie i panowie, są dwa szparagdy. Dwa! To jest 3 punktów, bez combo. A my to spróbujemy zabrać, nie wiem, że w combo, to jeszcze z puszką. Cyk, cyk, 9000 punktów. 69 tysięcy punktów, a jeszcze czeka nasz deska. To jest życie. O nie, ja tam nie wracam, ten doktorek to jakiś schizol. Rayman, czekaj! Obejrzyjmy kascenkę z doktorem, to jest najlepszy doktor w całej grze, zaufajcie mi. Kurna, stary, ale trzęsawka, a po co ja tyle piłem? Spoko, żartuję. Ten wzrok! Fumfel po fachu wyjaśnił mi fazę, kurna. Podobno wszamałeś czarnego kudrzaka. Niezła wtopa. Widzisz?
Czarne kudrzaki rozmnażają się jak porypane. No mówię ci, głowa mała. No nic, trzeba by ci coś zarzucić, rozumiesz, żeby mnie bolała, nie? Niezły pomysł, co? Fajnie. Andrzej nawet ma bekę. Temu gram na ręce, temu gram na bębechu. Andrzej sobie zatyczki dał do uszu. A tuż ich nie ma. Kurna stary, nic z tego. Skubany podczepił ci się pod mózg. A ja widzisz, nie wiem gdzie to jest. Ale znam kolesia, którego znajdzie. Mówię ci. Kozak, spec, że nie ma przebacz. No Jezus. No nic, spadam. Muszę podlać roślinki. Nie mam pytań, jakie roślinki, naprawdę. Czas na deskę. I tu też muszę mieć 100%, bo jeżeli tu nie będę miał, to będzie lipa wszechczasów. I to wiecie ja, to wiem ja, to wiedzą wszyscy. Nawet ci, którzy tego nie słyszeli. Więc ja muszę postarać się, ominam jeden kryształ, ominam drugi i spadłem. Muszę postarać z całych moich sił, żeby tego nie skopcić. Ale nie wiem czemu ta deska jakoś mi tak dziwnie dzisiaj lata, jakoś tak szybciej. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale dobra. Zrehabilitujmy się i spróbujmy to jeszcze ugrać. Ja się modlę, naprawdę się modlę, żeby mnie to jest 100%, bo będę miał ze wszystkiego teraz 100% na tym poziomie. I będę ultra szczęśliwy. Come on, damy radę, damy radę. I za chwilę wejdziemy do miejsca, które będzie nam znajome z tego poziomu. I pewnie się domyślacie, bo gadam o tym cały czas. A i tak zachowam to jeszcze w tajemnicy. Czeka nas chyba jeszcze... Nie, to jest deska ostatnia. Tak, to jest ostatnia deska, która nas czeka, bo są trzy deski. A mieliśmy już dwie, a to jest trzecia. Nie, yeah, ooo, dobra. Dało się. Kryształki też mówią nam, jak mamy... Ominąłem Rubin, no nie wytrzymam. Mamy optymalnie jechać przed naszą trasę. Daleko do doktorka? Tak, jeszcze jednego doktora mam do odwiedzenia. Na następnym poziomie. Tak? Tak, na następnym poziomie. O, przecież nie spadłem! Przecież nie spadłem! Co to było? Gdzie mnie posłało tam do góry? Co to ma znaczyć w ogóle? Gra mnie nienawidzi. Wiesz co, bro? Ja cię tak gloryfikuję. Poświęciłem ci tyle czasu w moim życiu, a ty tak mnie traktujesz. Co to ma znaczyć w ogóle? Czuję się to chwięty i to ostro. Jak ja nie będę miał 100% z tego w tej deski, to będę wielce, ale to ultra wielce urażony, naprawdę. Okej, okay. Nie ma co narzekać, trzeba się skupić. Tak, tak. Ciekawe, co to za nagranie? Jakie nagranie? A, że muzyka. A to nagranie to jest takie na YouTube, mój drogi. Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Mogę w sumie jechać drogą po boku. Ja jadę przodem, bo mi życie niemiłe. No na razie, dziękuję. Okej, okay, to wygląda bardzo mocno jak świetlista wieża, której przed chwilą byliśmy. Dobra, hopla. Udało się. Wygląda bardzo jak świetlista wieża. Okej, okay, naprawdę spróbujmy, bo ja bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał być na nagraniu, tak uwiecznione, że tak. Umiem, udało mi się, zrobiłem i w ogóle mam tyle punktów, że głowa mała aktualnie i nabija się dalej. Szybko do tych. Ja mam punktów już. 6, no 3000 prawie. No to już tak bym nie zdążył. Ale jeszcze z tymi punktami trzeba zebrać szmaragd. No, myślałem, że będzie więcej kryształków, no mniejsza. Mamy do zebrania szmaragd, mamy 83000 punktów. I teraz kombo ze szmaragdem, nie spadnij mi. Okej, okay, 80 ile? 86? Będzie 87? I co, jak będzie 87? Halo, halo, proszę, 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 proszę. I 100%, BOOM! 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 Yes! 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 Pani, szybko! Weź skacz albo coś! Jest! Udało się! 100% na całym poziomie. Na moim ulubionym. Sukces! Okej. Okay. I teraz jesteśmy na poziomie, który jest najgorszy, najstraszniejszy i najdłuższy z całej gry.
Moi drodzy, znajdujemy się na pustyni Knarenów. I jeżeli to będzie wiele w odcinku, to w pewnym momencie na pewno moja kamerka się urwie, ponieważ mój telefon potrafi nagrywać tylko 30 minut lub 30 coś. Więcej niestety nie, próbowałem to naprawić, nie działa. Także, ten odcinek może być podzielony, następny, może być podzielony na dwie części, aczkolwiek nie musi, zależy jak szybko tą pustynię przejdę. I jeśli chodzi o kamerkę, to już mieliście ostrzeżenie, także cóż, udało nam się zrobić ziemię żywych malaków w bardzo fajny sposób. Końcowo punktów mieliśmy no prawie 87. Niestety nie wyszło, ale był to mój ulubiony poziom i jestem szczęśliwy, że udało mi się wszędzie 100% wykręcić. Także cóż, trzymajcie się, mój drodzy, na razie, cześć i pa. Do zobaczenia w następnych filmach. Zajmę na 3. Chudym hałek. Trzymajcie się, pa pa.